Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznej, smażonej wieprzowiny po koreańsku. Będzie to taka pikantna wieprzowina po koreańsku. Właśnie skończyłam oglądać serial na Netflixie Itaewon Class. Polecam serdecznie, jeśli lubicie takie klimaty. Właśnie tam było pokazane to danie i stwierdziłam, że koniecznie muszę je zrobić i podzielić się z Wami przepisem. Wszystkie składniki jak zwykle znajdziecie w opisie filmu, więc już nie przedłużam. Zapraszam do wspólnego gotowania. Na patelni rozgrzewam jedną łyżkę oleju rzepakowego. Trzeba będzie bardzo mocno rozgrzać ten olej, żeby mięso, które za chwileczkę dodam, nie gotowało się, tylko smażyło. Mam tutaj pół kilograma polędwiczki wieprzowej, pokrojonej w takie cieniutkie paski. Możecie sobie też użyć oczywiście innego rodzaju wieprzowiny, ale polędwica zrobi Wam się najszybciej i stosunkowo ma niedużo tłuszczu, więc powinno wszystkim tutaj odpowiadać. Teraz będę obsmażać przez 3 minuty. Czyli temperatura patelni musi być dosyć wysoka. Teraz dodaję jedną białą cebulę. Zostawię na 2 minuty. Już pięknie pachnie. A tak niewiele składników na patelni. I teraz trzeba dodać czosnek i imbir. 4 duże ząbki czosnku. 5 cm korzenia imbiru. No i teraz to naprawdę tutaj jest tak aromatycznie. 1,5 minuty. I teraz pora na gochujang. Taką porządną łyżkę. Albo nawet 1,5. Ja kocham gochujang. Tak aromatyczna. Dodaje takiego prawdziwego koreańskiego kopa każdemu daniu. Jeszcze troszeczkę gochugaru. Bo ma być pikantnie. Dobrze, że już zaczęłam gotować ryż, bo to danie idealnie wchodzi właśnie z ryżem. Troszkę sosu sojowego. Tak mniej więcej jedną łyżkę. Kiełki fasoli i dużo dymki, ale widzicie, dzisiaj dymkę pokroiłam w takie większe kawałki. Za chwileczkę kiełki na pewno puszczą sok i o to chodzi, one też dodadzą takiego naprawdę pysznego azjatyckiego smaku. Widzicie, danie robi się bardzo szybko. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Nic skomplikowanego. Składniki też bez problemu zdobędziecie w sklepach z azjatycką żywnością. Ja dodam dzisiaj troszkę syropu z zielonej śliwki. Ale możecie też dodać po prostu biały cukier, jedną łyżkę. No i olej sezamowy, bo przecież kuchnia koreańska musi zawierać olej sezamowy. Dodałam tak niespełna łyżkę. I teraz naprawdę jeszcze jakieś 1,5 minuty na dość wysokiej temperaturze. Można powiedzieć, że obiad będzie gotowy.
pięknie wygląda i naprawdę przepięknie pachnie. No i danie jest już gotowe. Mój ryż też jest już gotowy, więc nakładam. Ile sobie nałożycie, to już zależy od Waszego apetytu. Osoby pełnoletnie mogą sobie też piwko do tego zimne wyciągnąć z lodówki. Bo przyznam się, że też idealnie pasuje. Jeśli tak jak ja lubicie sezam, to też polecam sobie dodać ziarno sezamu. I teraz już nie pozostaje nic innego jak jeść. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę smacznego cokolwiek dzisiaj będziecie jeść. I tradycyjnie zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!